Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Wasteland 2 Director's Cut. Poprzednim razem nadal eksplorowaliśmy obóz kolejarzy i dotarliśmy do północnej jego części. Tutaj mamy odbicie w lewo prowadzące do dżungli, natomiast my pójdziemy sobie dalej prosto, sprawdzimy, co znajduje się na tym obszarze tutaj. Nadal nie udało mi się odnaleźć handlarza gadzim sokiem, bo przypominam, że przybyliśmy tutaj w poszukiwaniu właśnie tego człowieka. Według zapisków Asa miał właśnie z nim podróżować. Ten most zawalił się już dawno temu. Szyny są pokryte warstwą rdzy, ponieważ od dawna nikt z nich nie korzystał. Zauważacie pod interceptorem pełną prochu puszkę po kawie gotową do detonacji. Okej, stoi samochód, kolejna bomba adhisończyków. Okej, możemy ją spróbować rozbroić. 15% trudne. Kurde, no to chyba nie będę próbował jednak. W każdym razie idziemy dalej. Ostatni model Interceptora V8 powinien chodzić jak przecinak, lecz niestety zżera go rdza. Ćpun z rewolwerem. Dobra, tutaj mamy jakiś obóz ćpunów. Prawdopodobnie nie będą nastawieni do nas przyjaźnie. Zawsze chciałam mieć takie coś, mówi Angela, pewnie o interceptorze. Dobra, nie ma ich tutaj jakoś specjalnie dużo. Watch out for junkies. They'll go off at the drop of a needle. Okej, uwaga na ćpunów, zrobią wszystko, byle zdobyć działkę, mówi Angela. Ale póki co nie są traktowani jako przeciwnicy. Naprawdę mnie już trzepie. Za długo się już ukrywam. Muszę mieć na trochę selkitu. Jedne 30 złomu? Hej, przyjacielu! Wyglądasz na okrutnie zmęczonego. Może zamiast nam zawracać gitarę, po prostu się trochę zdrzemniesz. Co do takiego ten selkit? No pewnie jakiś rodzaj narkotyku, nie? Myślę, że to jest raczej oczywiste. Dobra, spróbujmy Lizusa. Jest sukces. Ćpun z rewolwerem. Ja... oj... to kuszące. Strasznie męczące tak cały czas siedzieć na głodzie. No i gościu poszedł spać grzecznie. No i elegancko. Nie ma tutaj generalnie nic do zabrania. A przynajmniej nic nie widać na pierwszy rzut oka. My możemy spokojnie przejść dalej. Jest coś do wykopania. Mamy również poziomy u dziewczyn z karabinami snajperskimi. Laser disk, no proszę, szmelc. Zgłośmy w takim razie przez radio nasz awans. I zobaczmy, co możemy u dziewczyn zdziałać. 3 punkty. Moglibyśmy rozwinąć percepcję. Zdobyliśmy rozstawienie taktyczne. Ale wydaje mi się, że chyba jeszcze poczekam. Krzyk sępa, póki jest, ona ma percepcję na 3 poziomie, więc wydaje mi się, że nie ma tutaj pośpiechu. Natomiast u niej również możemy rozwinąć karabiny snajperskie i odblokowujemy tym samym cechę pewny strzelec. O, zobaczmy, co to jest. Minus 30% do kary za strzelanie pod presją. Okej, ale trzeba mieć koncentrację strzelecką wyuczoną.
To ja koncentracji u niej nie mam, więc i tak nie mógłbym wykupić tej umiejętności. Ale myślę, że tak czy inaczej odblokowujemy tutaj karabiny snajperskie, bo jeżeli chodzi o zaklinacza zwierząt, myślę, że jest ok. Trapper jakoś tak specjalnie mi nie zależy. Ta percepcja to raczej będę chciał u Lunety rozwijać, bo Luneta jest bardziej pewna, że zostanie u nas na stałe. No dobrze. W takim razie to by było tyle. Z lewej strony nic nie ma i tutaj na końcu mamy coś świecącego. To chyba grzybki z rodzaju tych magicznych. Dobra, weźmiemy magiczne grzybki, radioaktywne grzyby. Dziennik zaktualizowany. Pomóż Jessie uratować Ralphiego. Okej, to chyba nie to. Znajdźcie nabywcę na radioaktywne grzyby. Przy starym wraku pociągu znaleźliśmy radioaktywne grzyby. Może przydadzą się komuś w obozie kolejarzy. Okej. Padło nowe zadanie związane z grzybami. Więc jak najbardziej będziemy się rozglądali za ewentualnym kupcem magicznych grzybów. I tutaj generalnie poza tym obozem ćpunów nie ma już nic. Cały czas się zastanawiam nad tym samochodem, bo może w środku coś jest ciekawego. Żyją w świecie duchów i pozwalają, żeby ich ciała umarły. Ja chyba spróbuję to rozbroić. Zobaczymy, jak to pójdzie. Bo może w środku będzie coś ciekawego. Okej, nie ma za bardzo opcji. Widzimy tą puszkę, ale nie mam możliwości jej rozbroić w żaden sposób. No dobra. Jak nie ma opcji, to nie ma opcji. W takim razie ruszajmy dalej i odbijemy sobie na tą dżunglę. Bo to chyba połączy się tutaj z tym obszarem i całą tą północ mielibyśmy ogarniętą. Wcześniej była mowa, że złomiarze rozbili się gdzieś między obozem Athisończyków a Topekan. Tutaj mamy ten bardzo mocno zaminowany teren, ziemia niczyja. Być może złomiarze będą właśnie tutaj, bo obóz Athisończyków mamy z kolei tutaj. Więc teoretycznie, jeżeli to jest obóz Topekan, no to możliwe, że gdzieś tutaj. Dobra, ale najpierw sprawdźmy tą dżunglę. Proszę, cmentarz. Improwizowany cmentarz zbudowano z kamieni, kawałków i kawałków metalu. Moglibyście rozkopać grób, gdybyście mieli łopatę, ale po co to robić? No właśnie, dobre pytanie. Po co to robić? Na tym grobie, przynajmniej na tym krzyżu, wisi jakaś niebieska tkanina. Dobra, tutaj generalnie wszędzie mamy podobne interakcje. Zobaczmy te krzyże jeszcze. Na nagrobku widnieje napis: teraz, o panie, pozwól odejść słudze twemu w pokoju według twojego słowa. Okej. Okay. To niepodpisany grób, na którym zebrały się świeże liście. Na nagrobku widnieje napis: tu spoczywają najlepsi kumple Vic i Blood. Okej. Na nagrobku widnieje napis: tu spoczywa Matt, co go trafił gnat. Strzelać się chciał, lecz za wolne ruchy miał. Ktoś sobie wierszyk napisał. Stoisz jako kiedyś stałem ja, lecz wkrótce będziesz mi w zaświatach niczym brat. To moja wina. Wypuściłem strzałę w powietrze. Nasz ukochany hamulcowy. 2041-2090. Szkoda, że miał rację
z tym silnikiem. Na nagrobku widnieje napis: tutaj spoczywa wyrocznia, urodzona nie wiadomo, zmarła w 2095 roku. Będzie nam brakowało jego rad. A mówiłem, że coś mi dolega? Dobra. Tak, badam te nagrobki, bo chciałbym sprawdzić, czy któryś w jakiś znaczący sposób będzie się różnił od reszty. Stoisz jako kiedyś ja stałem. Okej. To było. Wokół rozrzucone są butelki po gadzim soku. Na nagrobku widnieje napis: dr Bilius Balfour, 2030-2102. Odszedł, lecz nie będzie zapomniany. Kiedyś znów się zobaczymy. Okej, przejdźmy jeszcze na koniec cmentarza, zobaczyć, czy na pewno nic się tutaj nie kryje. Bardzo ciekawe jest to, że w zasadzie mamy opcję rozkopać każdy z tych grobów. No i pytanie, co byśmy tam znaleźli. Tak generalnie patrząc na te groby, jedyny, który się odcina od reszty, to jest ten z tą powieszoną tkaniną, nie? Może warto by go wykopać. Zobaczyć, co tam jest. Z drugiej strony, jak nas ktoś nakryje, kurde, tutaj na bezczeszczeniu tych zwłok, to mogłoby się to dla nas źle skończyć. Ale może warto zapamiętać. W razie, gdy w obozie trafimy na jakąkolwiek poszlakę związaną z niebieską tkaniną, to może warto tutaj wrócić i sprawdzić ten grób. A tymczasem tutaj mamy ślepy zaułek. W takim razie wróćmy do tego rozwidlenia. I sprawdźmy dalszą część północnego obozu kolejarzy. Sorrows of a thousand aeons are drowned in the tides of vengeance. The gods change their skins, but not their minds. And the shells of the living cast off their regret. Tutejsze powietrze cuchnie, jakby zostało przefiltrowane przez oszczaną skarpetę. W tej menelskiej dżungli królują ćpuny, a słabi giną jak psy. No, to już czytaliśmy w poprzednim odcinku, czyli docieramy do obozu ćpunów i meneli. Ale jak najbardziej trzeba wszystko dokładnie sprawdzić, dlatego że nadal szukamy tego handlarza gadzim sokiem. Jest jeden typ uzbrojony. Zobaczmy, czy możemy z nim pogadać. Dobrze walczyłem, zanim nie zmusili mnie do picia gadziego soku. Zawsze chciałem być strażnikiem. Mogę się do was przyłączyć. Skoczmo jakiś. I możemy go przyjąć z automatu. Wręcz genialne, jakiś pijak. Ciekawe, czy to kurczę może być ten, który podróżował z Asem, nie? Gadzi sok? Finest drink in all the land. How do we say it? Man ain't never gotta worry as long as he keeps his mind empty and his liver full. Najwspanialszy trunek w całej tej krainie. Zawsze powtarzam, człowiek nie musi niczym się przejmować, dopóki pilnuje, żeby mieć pustą głowę i pełną wątrobę. So, what do you say? Can I join up? Nie odpuszcza. Co wy na to? Mogę do was dołączyć? No bardzo ciekawa opcja, powiem wam, na jakiej zasadzie mógłby nam się przydać taki pijak. No nie wiem, nie jestem przekonany co do tego. Szczególnie, że my mamy w tym momencie drużynę w pełni wypełnioną, a to by oznaczało, że prawdopodobnie przyjmując go w tym momencie będziemy musieli kogoś odprawić, chyba że przekierujemy go od razu do twierdzy strażników. I już widzę minę Vargasa, kiedy ten pijak tam przychodzi i mówi, że jest przyjęty, bo Raf przyjął go do strażników pustkowi. Ja mu na razie odmówię i zobaczymy, czy będziemy mieli jeszcze opcję ewentualnie go przyjąć kiedyś w przyszłości. Jeszcze pożałujecie, że nie ma z wami Skoczmo. No dobra, na razie Skoczmo sobie odpuścimy.
Ale nie jest wykluczone, że to jest ten typ, nie? Może po przyjęciu go... Więcej byśmy się dowiedzieli, kto wie. Dobra, tutaj zwykły menel. Patrzę jeszcze, czy nie ma tutaj żadnej interakcji, ale do tych pomieszczeń wejść się nie da. Tutaj również sami zwykli menele. Nawet zwierzęta się kąpią. Czemu ci ludzie nie? No, dobre pytanie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten obóz. Niewiele tego. Jest żółw przewrócony na skorupę. Okej, czy my możemy z nim coś zrobić? Na przykład z zaklinaniem. Jak najbardziej. Sukces. Udało się przekonać żółwia, żeby sam się odwrócił. No i super. Wpadły punkty doświadczenia, więc bardzo fajnie. Mamy również coś do odkopania, więc sprawdźmy, co tam się kryje. Zabawkowy komputer, drewniana przypinka. A generalnie same śmieci. Żółw oddala się do obozu Meneli. No i coś tutaj jeszcze jest. Strzeż się androida na wzgórzu. Pod zwłokami leży okrągła odznaka strażników z gwiazdą i wyrytymi z tyłu inicjałami BS. Może od brzytwy szatana. Dziennik strażnika to musi być własność tego gnijącego trupa, o ile go wcześniej komuś nie ukradł. Dobra, sprawdźmy, co to jest. Jest odznaka, weźmy jak najbardziej. Dziennik BS. I dziennik się zaktualizował. Przekażcie tajemniczy dziennik generałowi Vargasowi. Znaleźliśmy kolejarzy dziennik martwego strażnika. Na okładce wyryte są inicjały BS. Pewnie lepiej będzie, jeśli pokażemy go Vargasowi. Dobra, jak najbardziej pokażemy go Vargasowi, ale sami również rzućmy na niego okiem. Okej, ja przeczytać go nie mogę. Standardowy dziennik strażników pustkowi. Nie ma tutaj żadnych istotnych dla mnie informacji. Okej. I tutaj mamy już w tym momencie koniec tego terenu. A co za tym idzie, ta północna część to jest już wszystko, co udało się odkryć. A co za tym idzie, chyba najwyższy czas udać się do obozu Adhisończyków i zobaczyć, co oni będą mieli ciekawego nam do powiedzenia. Bardzo mnie to generalnie... Menele was nie ruszą, jeśli ich nie zaczepicie. Nie wchodźcie im po prostu w drogę. Chciałem powiedzieć wcześniej, zanim Angela się wtrąciła, że bardzo ciekawi mnie druga strona medalu całego tego konfliktu. Co powiedzą nam tak naprawdę Adhisończycy w momencie, kiedy tam do nich dotrzemy. No, wejście do obozu nie zachęca, trzeba przyznać. Wiszące jakieś zgniłe ciała. Na dzień dobry. No ale... co zostaniemy tam na miejscu, no to się za chwilę przekonamy. W takim razie wchodzimy do obozu Adhisończyków, no i priorytetowo będzie odnaleźć tego całego szefa, Casey Jamesa. To przeciwieństwo wycieraczki z miłym powitaniem. Keep out. No, faktycznie, miłe powitanie. No dobra, mamy, wygląda na to, że
dwie odnogi, lub nawet trzy, więc przejdźmy się najpierw z prawej. Żołnierz złomiarzy, no proszę, to tutaj mamy obóz złomiarzy, czyli nie tam z prawej strony, jak myślałem wcześniej. Złomiarze z automatu są traktowani jako przeciwnicy. Wycofajmy się, poobserwujmy trochę ten teren. Jest sporo tutaj miejsc do tego, żeby się zbunkrować. Myślę, że ze złomiarzami jak najbardziej zawalczymy, bo oni generalnie są tutaj problemem. Mamy na nich zadanie, więc myślę, że jak najbardziej można by to rozwiązać. No dobrze. Tylko tak, ja nie jestem w tym momencie w pełni zdrowy, więc myślę, że jeżeli mamy toczyć tutaj jakąkolwiek walkę, to warto by się przed nią doprowadzić do ładu. Okej, Big Ben jeszcze nie jest w pełni zdrowy, ale myślę, że tyle powinno już mu wystarczyć punktów życia. No dobra, w takim razie ustawmy się jakoś sensownie. Ten tutaj z pałą w ręce wyszedł dosyć znacznie, więc nie chcę zagłębiać się w ten teren zbyt daleko, żeby walka nie rozpoczęła się przedwcześnie. Myślę, że na pewno będziemy rozpoczynać krzykiem sępa, bo ona ma te dodatkowe obrażenia po trafieniu w nieświadomego przeciwnika. Okej. Dobra. Gościu idzie. Krzyk sępa strzela na 85%, ale niestety nie trafia. No dobra, walka się rozpoczyna. Przeciwnik jest niestety poza zasięgiem. Więc ja sobie Angelą podejdę, chyba że zostać w miejscu, bo ten generalnie i tak będzie musiał podbiec. On będzie miał następną turę. Więc Angelę możemy ewentualnie zostawić w trybie strażniczym, choć o, tutaj jest dobre miejsce. Dostaniemy plusy do uniku i będziemy mogli jeszcze dać jeden strzał za 24 punkty obrażeń. Ok, ten dobieg do Angeli może atakować, co zresztą czyni, ale nie trafia. Dobra, duct tape'em zajdziemy może gdzieś od tyłu. Chociaż nie chciałbym go izolować. Podejdę może tutaj, niech zostanie w obwodzie. Krzyk sępa może strzelać na 85%. Strzela i ponownie nie trafia. Ok, Raf na 81%. Angela mówi, nie wiem kto cię przepuścił przez unitarkę. Raf strzela na oślep, trafiając właściwie wszystko poza właściwym celem. Siekacz złomiarzy nie odnosi obrażeń. No dobra, strzelam drugi raz i trafiam, ten pada martwy na ziemię. I walka dobiega końca, więc elegancko. Jednego udało się ściągnąć, więc tego będzie mniej. Zobaczmy co miał przy sobie. Tutaj również wcześniej zauważyłem jakąś skrzynkę. Kula śnieżna. Serio? No dobra. Kula śnieżna w skrzynce. Choć dość dziwne znalezisko, nie? Jak kula śnieżna w skrzynce na pustkowi. Tutaj mam jeszcze jakieś ropuchy, kurde, sobie chodzą. Ale my chyba od tej strony tutaj nie wejdziemy. Może gdzieś dalej będzie podejście, albo zupełnie od tamtej strony. No nic, na razie skupiamy się na obozie kolejarzy. Na pewno był jeden typ na moście. Zróbmy tak, spróbujmy ustawić dziewczyny
gdzieś na tej pozycji. Niech one sobie kucną. No i elegancko, tutaj mamy na 100% nawet. Więc całkiem nieźle. Strzelam, trafiam, 29 punktów obrażeń. Dobra, Angela nadal jest niestety poza zasięgiem. Ja tutaj nic specjalnie nią nie ugram w tym momencie, bo nie mam za bardzo opcji zostawienia jej przy żadnej z osłon. Ewentualnie mógłbym podejść tutaj, choć ten gościu nie wybiegnie do mnie, bo on jest uzbrojony w jakiś karabin maszynowy, więc będzie strzelał z dystansu. To generalnie już w następnej turze chyba. No dobra, Angelę zostawimy w trybie strażniczym. Okej, ten będzie wykonywał ruch dopiero tutaj, czyli po krzyku sępa i po rafie. To krzyk sępa myślę, że z tej pozycji spokojnie będzie mogła strzelać. Natomiast rafa trzeba będzie przesunąć gdzieś bliżej. Okej, ten gościu tam ma bardzo dobrą pozycję, niestety. Nie dość, że jest za osłoną, to jest chyba na podwyższeniu delikatnie względem mnie. No ja mam go w każdym razie na 45%. Chyba wolałbym strzelać póki co w tego tutaj. Okej, elegancko krzyk sępa trafia za 45 punktów obrażeń i ten pada martwy, więc bardzo ładnie. No, rafem będę musiał wyjść bardzo mocno do przodu. Nie ma tutaj chyba większego wyjścia. Luneta. Niestety poza zasięgiem. Przejdźmy tutaj. Będziemy mogli jeszcze oddać jeden strzał, ale jedynie na 34%. Mimo wszystko zaryzykuję. Luneta strzela i nie trafia. Okej, Big Ben. Niech wyjdzie maksymalnie do przodu, ile się tylko da. Angela. Myślę, że Angelę również trzeba będzie wyprowadzić bardzo do przodu. Okej, duct tape. Niestety poza zasięgiem. Okej, na szczęście zacięła mu się broń, nie będzie mógł strzelać. Krzyk sępa 45%, ciągle mało. Musiałbym się przemieścić gdzieś bardziej tutaj, żeby móc skutecznie go zaatakować. Tutaj mamy kolejnego przeciwnika. Okej, muszę się przemieścić, bo stąd raczej nie będę w stanie skutecznie go zaatakować. Okej, Raf. Dobra, no kiepska sprawa. Brakuje mi tutaj dosłownie jednego punktu akcji, żeby móc przytulić się do tej opony i móc strzelać prawdopodobnie albo do tego, albo do tego. Dobra, spróbujmy w takim razie podejść tutaj na 91%. No okej, strzelam, trafiam i ten pada martwy, więc... No to się akurat bardzo cieszę, że powiedziawszy, że tego udało się zabić tak dosyć łatwo, bo myślę, że on byłby dużym problemem. Angela na 10%, więc będę musiał się odsunąć. 85. I może strzelić dwukrotnie. Okej, uruchomiła się zasadzka duct tape'a, ale niestety ten przeżył ten ostrzał. Ledwo, bo ledwo, ale przeżył. Okej, luneta w zasadzie może strzelać z tego miejsca, w którym się znajduje. Strzela, ale nie trafia.
Big Ben ma mało punktów akcji. Jakoś widzę tutaj niespecjalnie 8 punktów akcji. Ja będę musiał się przyjrzeć temu, żeby jemu w jakiś sposób podnieść możliwości przemieszczania się. Bo 8 punktów akcji, kurczę, na tą turę, gdzie 5 jest wymagane do zaatakowania, to jest dosyć mało. Dobra, przemieśćmy go trochę bliżej przeciwnika. Okej, duct tape'owi na szczęście wystarczyło punktów akcji i kul tych, bo on tam strzela taką półserią, żeby dorwać tego przeciwnika, mimo że było 66% tylko. Dobra, Angelę puścimy bardziej z lewej strony. ...45%. Wydaje się, że z tej strony nie ma już nikogo. Myślę, że większe procentowe szanse będę miał w momencie, gdy będę stał tutaj. Ale na to mam niestety w tym momencie za mało punktów akcji. Angela strzela i nie trafia. Krzyk Sempa na 53%. No i elegancko. Okej, RAF 41%. Niestety nie trafiam. Okej, wydaje mi się, że chyba lunetę puszczę bardziej z tej strony, bo generalnie od tej lewej strony jest najlepsze pole ostrzału na gościa znajdującego się na moście. Okej, otwiera ogień do krzyku Sempa, ale nieskutecznie. 94%. Angela strzela i nie trafia, ale zostawimy ją dokładnie na tej pozycji. W razie, gdy nie uda się go wykończyć, to myślę, że w następnej kolejce jest duża szansa, że trafi. Krzyk Sempa musi przeładować, więc w tej kolejce nie będzie mogła atakować. Okej, RAF ponownie na 41%. No i trafiam, jak najbardziej. Ciemiężyciel zadziałał, dzięki czemu ostatni ze złomiarzy pada martwy na ziemię. Dziennik zostaje zaktualizowany. Jest koniec starcia. W takim razie pozbierajmy wszystko, co nam złomiarze pozostawiali. Okej, idzie ropuch, więc za chwilę jeszcze powalczymy. Zainteresował się nami. Chociaż teraz, w tym momencie właśnie, odwrócił się dupą i poszedł sobie. Tu jest to podejście, gdzie były te ropuchy, więc jak najbardziej one sobie tutaj przechodzą. Ale zanim do nich pójdziemy, to zbierzmy sobie wszystko, co tutaj się jeszcze wala. I sprawdźmy dokładnie, czy nigdzie nie ma. O, właśnie, tego typu skrzynek. Tutaj jest jeszcze jakaś druga część obozu. Tam również widać jakieś skrzynki. No, sporo różnego typu lutu. Jak najbardziej warto to wszystko zabrać. Okej, tego zlutował już RAF wcześniej, więc nie muszę już do niego iść. No i tutaj mamy teraz podejście jakby od tej drugiej strony, więc może tutaj będzie koniec mapy, a może będzie opcja przejścia do tego obozu od tej strony. Ewentualnie zawsze możemy podejść również z tej strony. Mamy również te ropuchy, z którymi jak najbardziej myślę, że również będę chciał zawalczyć.
No dobra. Tak czy inaczej, chociaż dziennik widzę, że się nie zaktualizował jeszcze, czyli temat złomiarzy jeszcze nie jest zamknięty. A za tym idzie, pewnie tutaj mamy, jak wspominałem wcześniej, drugą część obozu. Ewidentnie jest tutaj wejście. No i generalnie tak na pierwszy rzut oka wydaje się, że ta część jest dużo bardziej ufortyfikowana niż ta tutaj, więc chyba mieliśmy dopiero preludium związane z obozem złomiarzy. No dobra, mamy również poziom doświadczenia dla Big Bena. Zobaczmy, co możemy u niego zdziałać. 3 punkty do rozdysponowania. No to chyba zrobimy tego sapera, bo tam dosyć małe te procenty się trafiały odnośnie skuteczności rozbrajania choćby tych bomb, które zostawiają Adhisończycy. No dobra. Rozwinęliśmy trochę Big Bena i w tym momencie się zatrzymamy. W takim razie dzięki za obejrzenie odcinka i na dalszą część obozu złomiarzy. Zapraszam Was już do następnego odcinka, który na kanale pojawi się już jutro. Trzymajcie się, do zobaczenia i usłyszenia. Hej, hej!